Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Maja Wu i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w vlogmasku numer 1. Jest to taki vlogmasek organizacyjny, więc no tutaj nie będzie koni. I teraz ważne ogłoszenie, zanim zaczniemy otwierać kalendarze. Ja, jak wiecie, albo nie złamałam palec i no nie mówiłam Wam, bo nie było potrzeby. Złamałam palec ten i dlatego też no nie jeździłam i teraz już nie jeżdżę. Miałam mieć trening w tą sobotę, czyli jutro, ale że no po prostu też moja pani trener nie miała czasu, bo miała wszystkie jazdy zajęte, no to będę jeździć dopiero w następnym tygodniu w sobotę, jeśli wszystko pójdzie dobrze, więc coś Wam wymyślam, oczywiście na tych vlogomasach, ale no jakby nie złośćcie się, że jazdy nie ma, dlatego że no nie mogę, tak? Wytrzymajcie chwilę i później będą już jazdy, będę nagrywać. Nie codziennie, ale chociaż co tydzień. Może do Natalii pojedziemy, zobaczymy. A teraz już zacznę otwierać. Mamy tutaj cztery kalendarze. Pierwszy to jest taki z Kinder. Tutaj będzie wrócony napis, bo nagrywam do siebie. I może już zaczniemy, żeby nie przedłużać. Jedynka jest do góry. Spróbuję w ogóle zobaczyć, pokażę Wam, co tu można dostać. Takie różne smakołyki. Dla konia nie mam kalendarza, no bo mi się nie przyda. Bo mogłabym sobie kupić ten za Fola, ale wiecie. Niepotrzebne są mi te wszystkie kosmetyki dla konia, dlatego że nie mam swojego konia, więc nie potrzebuję. Ze szlejcha też w tym roku nie mam, za to mam coś innego, co zaraz zobaczycie oprócz tych zwykłych z czekoladkami. W tym roku mam cztery kalendarze, w zeszłym roku był tylko jeden kalendarz. I uwaga, mam takie fajne serduszko, pasuje mi do bluzki i do kolczyków. Okej, no to pierwszy zaliczony. Dalej mamy z Barona. Tak się nazywa ta firma. Jest on jeszcze w folii. Także tutaj się zdrapuje tą folię. I tutaj mamy jeszcze jakiś labirynt, ale tego nie będziemy rozwiązywać. No po co? Także ja Wam tutaj zatrzymam i dobra, mamy okienko pierwsze, szukajcie ze mną, tutaj jest. I tutaj ten kalendarz jest bardzo ładny w ogóle. Kupiłam go w Twoim markecie. Tutaj okienka od innej strony się trochę otwiera. Także ten z Barona i zaraz będziemy oceniać, który był najsmaczniejszy. Okej, więc mój werdykt jest taki. Zobaczymy jeszcze trzeci kalendarz z Kinder. Wtedy Wam ogłoszę wynik. Mniej więcej już wiem, chyba że ten będzie smaczniejszy. Kto wie? Jedynka jest tutaj. Tutaj mamy takie fajne elfy i Mikołaja. W ogóle dziś, w tym roku zainwestowałam w kalendarze, nie tak jak w zeszłym, ale on jest gruby, ten kalendarz, taki szeroki, także tu mogą być już fajne rzeczy. Tutaj takie, a tu nie pokazali akurat, ale no ja wiem, że tu mogą być fajne rzeczy. Tutaj nic nie było pokazane. Także mamy niespodziankę, ale fajne, poczekajcie, ja Wam zaraz pokażę to. Tutaj w tym okienku jest jakiś Kinder, bo mogą być w tamtym, co jest z tą gwiazdą, to mogą być nawet szokobonsy. Także fajnie. Dobra. Mamy takiego Renifera i ja kiedyś to miałam, ale w wersji letniej, bo były takie zwierzaczki, wiecie jakie, ale nie w kalendarzu, po prostu tak miałam w takim opakowaniu i tam były takie dzikie zwierzęta, ale to ja to jadłam, to jest bardzo smaczne, także jedyneczki wszystkie fajne. Ej, to mam nadzienie białe. Bardzo dobre.
Jak na razie najbardziej mi podpasował ten ostatni. Jak to bym wzięła tamtą gwiazdę, bo ten z Barona jest taki trochę nie to gorzkie. Ale no dobra. Ale smaczny jest, po prostu wolę z Kinder, bo no jest smaczniejsze. Ja tu mówię, że smaczne. Zobaczymy, jak mój pies zareaguje. Tu są, słuchajcie, smaczki dla psów. Takie różne. Kupiłam to w tym Maxi Zoo. Także otwieramy. Otwieramy to okienko w tą stronę. Mamy tutaj, słuchajcie, na jedyneczkę takie coś. Ja to spróbuję Wam odpakować i już idziemy do psa. No, dobry? Dobry? Dobra, aż się odbija. Podsumowując, to by było na tyle z vlogmasów. Wy tam możecie pisać, mówić, jakie są Wasze ulubione kalendarze. Czy ten dla psa, czy ten pierwszy z Kinder, czy z Barona, czy ten z Kinder, ale z gwiazdką taką. Mi osobiście, no ja najbardziej lubię dla psa, dlatego że wiecie, to takie urozmaicenie. A Wy możecie pisać mi, co Wam się najbardziej podobało z tych kalendarzy. No i sorry, że te vlogmasy takie krótkie, ale wiecie, chcę, żebyście je szybko obejrzeli, żebyście mogli oglądać u innych kanałów vlogmasy. Tymczasem ja się z Wami żegnam.